Hej. Dobra, dzień drugi. A czy dzień drugi? Ja nie wiem, ile tam się nagrało, bo były jakieś tam, wiecie, różne rzeczy, ale było ciemno. Próbuję zrobić jakąś konstrukcję konstruktywną. No, żeby trochę było... Jeee, działa. Będzie bardzo wody słychać. Nie, ja sobie... Aha, to tylko nie, bo mamy bardzo jakieś takie niezagłuszające drzwi, ale to nie problem. Nie pokazałam wam jeszcze pokoju. I patrzę na bałagan. Nie wiem, czy wam pokażę, zobaczymy. Ale w każdym razie chciałam powiedzieć, że ludzie tu są jacyś komunikatywni na tym wschodzie. Oni opowiadają rzeczy. W sensie nawet nie mówią o znajomych, mówią o nieznajomych. Proszą o zrobienie zdjęcia, potem dziękują i mówią, jesteście fajni. A my tak patrzymy. Spoczko. Ale my z miasta ludzi. Nikt takich rzeczy nie robi. Najlepszy manewr był... O, widzę, że muszę baterię podładować. Najlepszy manewr był... idzie jakaś grupa studentów i tak, wiecie, między sobą rzucają. I przecież jeszcze pod Piłsudskim nie szczałeś, nie? Mój wzrok. Ale nie dlatego, że krytyczny, tylko sobie myślę, czy ten na koniu to Piłsudski? Taki pamięć był, nie? O, Piłsudski, kasztanka, ten na kasztance to Piłsudski. Ale wzrok musiał wyrażać wiele, ponieważ z tyłu za nim leci chłopak, przepraszam za kolegę. Także ubaw był. Miejscówkę wam pokażemy, gdzie śpimy, ta piękna jest i w ogóle. Dobra. Także tak na początku, zakończenie dnia chciałam powiedzieć zacnie. No i my dzisiaj lecimy na spotkanie jednorożców. Ja nie wiem, co się udało nagrać, w jakiej jakości, czy szumiało, czy niekoniecznie, czy coś. Ja jestem w jakości zen, wstałaś i się świecisz, bo się, no, wzięłam usteczkami. Nie, że prysznica nie wzięła. Zabrzmiało, no ale jeszcze miałam tam oczy trochę pomakijażone chusteczkami, to tak się klei i świeci. Także zapraszam do dnia kolejnego, nie wiem, czy do kolejnego vloga. Zobaczymy, przy obróbce działać będziemy. Dzisiaj cel spotkanie jednorożców. Mój aktualny cel zrobić z siebie człowieka i polecieć na kawku do Agaty. Słuchajcie, pokoiku wam nie pokażę, ponieważ mamy bałagan. Umówmy się, standard. Pokażemy wam, jak gdzie wychodzi. O, właśnie tak zrobimy. Natomiast, jeżeli chodzi o domek, który mamy do dyspozycji, to już można. No buty na środku, przecież wszystko. O, i jeszcze się wyłeb pierdyk. Że wysoka jest. Ale słuchajcie. Ale poczekaj, zaraz pokażę twój outfit. Mój outfit. No nie mam outfitu, trochę mam, ale... Masz outfit, to proszę zaraz na schodki, zaraz objadę z góry na dach. No, aha, bo to tak jeszcze widzicie tutaj, o, proszę bardzo. Piękne są te lody. Z drewna. I tutaj te. Mhm. No i mamy kuchenkę, kominek, ławę, tak. Trzeba zapamiętać. A pokazywałaś te ładne aniołki? Aniołki, gdzie one były? Tam są na piecu dwa i tu z góry ładne takie. Proszę bardzo. Domki, zawsze jest to fanka domków. Tu jest aniołek. Tu jest aniołek, proszę bardzo. Tu oczywiście takim stym. Tu jest łazieneczka. W pokoju też mamy. Tu mamy taras. Tu mamy Dorotę wyoutfitowaną. Pod prąd jesteś. Dobrze, bo przylibelową oświecona. Ja już się zaraz tutaj. O, i mi ucieka. Proszę bardzo, zaraz mam. Co ja? Tu jest tak. No mam, zimno jest. To mam. Tak, bo się miało. Ja mam sukienki, cuda, nic nie będę. Skórę, torbę pasowną. Kolczyki, okulary. Fajne kolczyki, będziecie piać. Okulary, wszystko na czarno. Jak przyszło na... Ja widziałam, jak wychodziła ze złotych tarasów. No. O, dziura. I dziura rządzi. Nie, no ten większy przeszedł. No czy więc dziura nie jest zła? Dlatego miał to na parę. No i teraz, kochani, za dnia, żeby nie było, że my tylko po nocach. I żeby nie było z ekipą. Tak, tak, jesteśmy Agata. Agata? Raz, dwa, trzy. Kolejna ambić. Raz, dwa, trzy. Lubelskie Stare Miasto przez duże litery, żeby się nie pomylić, nie daj Panie Boże. Bardzo ładne. Ono calało w takiej formie, jakiej powstało, więc jest. Ale te pochyły w ogóle, rewelacje. No to tłoczno, jak na niedzielę przed południem. Skrzypce zawsze brzmią ładnie. O, no to jest akurat odwrotnie, chciałam wam pokazać. Generalnie do selfie bardzo dobre. Dorota mi robi zdjęcie. Czekajcie. Najwęższa ulica, ale wychodzimy zaraz na światło dzienne. A tu mamy też bardzo fajny widok. Idziemy na widok właśnie, tylko że tu. Ja idę na widok. Dziewczyny gdzieś tam w środku. Dobra. Tu mieszka Palikot. Agata mówi, idziemy w jego bramę walić jak Bolesław Chrobry szczerbcem w bramie Kijowa. No to jest ciekawie zrobione. Będziemy zobaczyć. Drzwi. Nie no wiesz, może nas wpuszczą VIP. Drzwi. Fajne. Ja zawsze na wycieczkach jestem na szarym końcu. Właśnie Andrzej Kot, lubelski rysownik, który rysował koty. Kotki, kocia kamienica. Dla fanów kotów. Staroci. Nice. Wszystko. Tutaj mamy dzielnicę żydowską, tak? Która była. Była. I lampa pamięci. Wieczne światło. Kosmicznie piękne widoki, jak już się na górę wejdzie. Ryneczek. Tu dziewczyny, ryneczek, zameczek, ryneczek. No zobaczcie. Wow, po prostu wow. Plac pod zamkiem. Jesteśmy już z drugiej strony zamku. Tutaj Agata nas prowadzi do graffiti przedstawiającego dzielnicę żydowską, zrobionego przez artystów. Ten budynek powstał na terenie pewnego jeziora. To było jezioro, więc po prostu takie różne inżynierskie sztuczki musiano wprowadzić, żeby nie zalewało podziemi. No i widzisz, jak jezioro przypuścili do masztu, to staje komunikacja, tak, no. Tak, staje komunikacja. Jak opada, jest maszt i wszyscy wiedzą, że jak pada, to trzeba... Trzeba omijać rondo. Tak. Strefa relaksu na dachu z widokami zamkowymi. Dążymy na jeszcze wyższe schody, gdzie chyba są. Oficjalnie. Dzień dobry. Dobra, to będą filmy. Za chwilę będziemy. Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Szczęścia i czego sobie życzysz. A to miało ciekawe wychodzi. Dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję. Aha, dziękuję. Boże. Siadaj. Naprzeciwko pięta albo koło kamiennym, gdzie tam sobie... No, bo ja to się mogę... O. Dziękujemy bardzo. Ja to też lubię. Ale w tej pokoju jest to zrobię sklejkę zrobić, wiesz? Naprawdę mi poprawia. Mama by chciała ci poprawia. Masz zły ogląd w oczach wstyd. To ja tak czasami wstyd. Nie wiem, zapędziłam. Ja to zawsze stawiałam owoce morza swego czasu. Ja to lubię. Ja to po prostu lubię. Ale to nie tutaj u nas. Pachnie zacnie. No może nie u nas, ale nawet nie u nas to nie. Moja mama w ogóle repanicze. Jeszcze nie dostałaś. Zaraz dostanę prawie to samo. Prawie to samo. Pysznie tam normalnie się dzieje. Dziabni? Idę na całe dziewczyny. Zjeść już? No nie. Co to tak pusto teraz? No już teraz biało. A nie, tam kota. Tu jest kot. Takie miasto, tak wiesz, no tak. A tam jest taki jeszcze bar. A to po prostu ci mówię. Tam jest jeszcze bar, który jest dostępny. A czekaj, tutaj nie jest gdzieś niego przeniesione. Pielgrzymka? To tak, nie? Ale obiadować dlatego. A podobno jest niesamowity ten eksperyment, mówiła mi młodzież moja. Że muszę z nimi pójść do eksperymentu. Taki różne zgniotowne. Właśnie takie ciekawe. Tutaj w prawie Dolce Vita mieliśmy być. A czy my będziemy jeszcze jakoś wypichać gdzieś? No zobaczmy, że będziemy na jakimś nowym. No nawet